Cześć wszystkim tu Eni. Witam Was bardzo serdecznie już w ostatnim filmiku w tym roku na moim kanale, bo mam nadzieję, że go zdążę jeszcze wrzucić w tym roku 2021. Jeżeli nie, to będzie pierwszy filmik w nowym roku już, bo no nie wiem, czy się uda, bo wiem, że ten filmik no, będzie ciężki do obróbki ze względu na sporą ilość zdjęć. Także zobaczymy, jak to wyjdzie no i z czym ja dzisiaj do Was takim no z filmikiem, który nagrywam co roku, ale żeby właśnie nie było tylko samego tego głównego tematu, o którym chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać to jeszcze chciałam Wam dobrać ostatnie prace świąteczne. Wiem, że już macie ich dość, że macie przesyt tego typu prac, że już jest troszkę po świętach. I już nie ma tego klimatu, ale no wiecie, no chciałam Wam jeszcze pokazać, bo mówiłam Wam o tym, jak zapowiadałam, co chcę zrobić w holu zakupowym, że jak tylko zrobię, to Wam pokażę. Niestety nie udało się tej pracy wykonać przed świętami, zrobiłam dopiero po świętach, ale bardzo chciałam, obiecałam sobie, i no to był dla mnie na tyle ważny projekt, że musiałam go jeszcze wykonać, i potem jeszcze zachciało mi się innych. Mówię tutaj o bombkach jeszcze, tak? Po świętach dopiero robiłam sobie bombki. Ale wiecie, no choinka jeszcze troszkę postoi. Będzie przynajmniej ładnie na Sylwestra na choince. Jeszcze bardziej na bogato. A na drugi rok będą jak znalazł. Także stwierdziłam, że jeszcze robię, bo ja coś krótko siedziałam przy tych pracach świątecznych. Mam pewien niedosyt. Choć z drugiej strony jak już oglądam kolejne kartki, no to już też czuję, że to już jest nie ten czas. I mam ochoty również na coś innego. Mam nadzieję, że mimo wszystko z chęcią zobaczycie, co ja sobie tam jeszcze zrobiłam. Dla siebie już w końcu na choinkę. Chociaż po tych serwetkach, jak oglądaliście haul świąteczny, możecie się domyśleć, jaka tutaj bombka szczególnie była dla mnie ważna. I poza właśnie tymi bombeczkami, które gdzieś tam sobie zrobiłam, chciałabym zrobić razem z wami sobie takie podsumowanie całego roku 2021. No co roku właśnie nagrywam taki filmik i to jest fajne, żeby zrobić sobie taką listę, zobaczyć co wyszło, czego się nie udało osiągnąć i oczywiście od razu wpisać to na listę na nowy rok do zrealizowania, postuminać sobie pracę, zobaczyć jak się rozwinęło i polecam nawet wiecie, no już jak nie macie kanału to wiadomo zrobić sobie coś takiego w notesie spisać wszystkie tutaj plany zrealizowane no i właśnie te nie zrealizowane tak jak mówię zapisać od razu wypisać sobie to czego się nauczyło no ja lubię takie różne rzeczy sobie wiecie zapisać Potem wracam rok wcześniej i sprawdzam sobie, o czym ja wtedy mówiłam, czy faktycznie się udało, czy nie. Dlatego mówię: no, to jest taki filmik też bardziej może i dla mnie, ale myślę, że i Wy lubicie taki oglądać, bo no, w tamtym roku podobało Wam się właśnie takie moje podsumowanie. Z tą różnicą, że tym razem postanowiłam to nagrać osobno, bo w tamtym roku nagrywałam to razem z ulubieńcami i wyszło to. No tyle długie, że musiałam podzielić filmik na dwie części, dlatego w tym roku postanowiłam, że nagram osobno. Te podsumowanie, osobno ulubieńce, z tym, żeby nie było tak, wiecie, nudno, bo nie wszyscy może chcą taki filmik oglądać, to też właśnie postanowiłam dograć na szybko jakąś taką moją pracę. No i oczywiście po tym podsumowaniu, w którym wam powiem między innymi o tym właśnie, co mi się udało co niekoniecznie właśnie wam troszkę opowiem o planach na nowy rok. No powiem wam też jakie były moje ulubione prace. No takie wiecie, o różnych takich rzeczach. No to pod koniec tego podsumowania bardzo chciałabym wam złożyć życzenia noworoczne, także mam nadzieję, że zostaniecie do końca. No i na sam koniec już zrobię wam taki zdjęciowy przegląd wszystkich moich prac, które powstały u mnie w Roku właśnie 2021. Także jeżeli macie ochotę na taki filmik, zobaczyć co u mnie się działo, powspominać, no to będzie mi bardzo miło. I oczywiście będę czekał również później na Wasze komentarze. Także nie przedłużając, bo no troszkę Wam chciałam poopowiadać, zapraszam już na taki filmik. No i zaczynamy tak jak mówiłam od tych bombek. Przede mną tutaj leżą. Produkty, z których korzystałam, jeszcze tu mam z boku, ale to są rzeczy folii, więc nie chciałam Wam tutaj nimi błyszczeć. I o jakiej jabące tutaj mówię taki szczególnej dla mnie. Jak wiecie, w tym roku odszedł nasz ukochany piesek. Mieliśmy Jorka przez 10 lat. Ja go w ogóle dostałam z okazji zaręczyn, bo mój mąż wiedział, że ja tęsknię za pieskiem którego miałam w domu rodzinnym, i wiedział, że zawsze e, chciała mieć Jorka. W domu rodzinnym miałam szicu też bardzo fajna rasa, ale jednak też gdzieś tam marzyłam o tym Jorku. E, no i z okazji zaręczyn właśnie dostałam tego pieska, więc był z nami jeszcze, zanim pojawiły się na świecie e, no nasze dzieci, więc one się również z nim wychowywały. I no to były dla nas trudne święta. Pierwsze takie bez niego. Byliśmy do niego przywiązani jak do członka rodziny. Ci co mają pieski i, i też się tak przywiązują, to wiedzą dobrze o czym mówię. No co prawda kupiliśmy sobie króliczka, również jest kochany, ale wiecie, jednak tęsknimy za tym naszym pieskiem który zawsze gdzieś tam przychodził na zawołanie, no pies to jest chyba taki najfajniejszy zwierzak. W tym momencie no na szczeniaka nie możemy sobie pozwolić, bo to wiecie, jest nauka y... toalety i tak dalej, więc y... no na... ten czas, no to jeszcze nie decydujemy się na pieska. Może kiedyś będzie, bo bardzo byśmy chcieli, ale zobaczymy. Z tego względu bardzo chciałam zrobić sobie bombkę na choinkę, tak żeby w te święta był tak z nami, wiadomo, że jest zawsze w naszych serduszkach, ale tak wiecie, no chciałam mieć takiego jorka na choince, jakby na jego cześć. No i właśnie bardzo żałuję, że nie zrobiłam tego przed świętami, ale słuchajcie, no ja no ledwo nadążałam z kartkami, z różnymi innymi rzeczami i stwierdziłam, że na siłę nie robię, bo no za dużo czasu mi zajęło jednak to kartkowanie, przygotowanie wszystkiego na święta. I nawet jak oglądaliście moje vlogmasy, to mogliście usłyszeć, że pod koniec byłam naprawdę zmęczona. Nawet myślałam, że mnie jakaś choroba bierze, ale nie. Spokojnie, wszystko było dobrze. Po prostu to było zwykłe przemęczenie. Już za dużo siedziałam po nocach i stwierdziłam, że nie będę no, robić już tej bombki na siłę. I że nawet sobie ją zrobię w święta, ale w święta, wiecie, filmy, nie filmy, odpoczynek z rodziną i też jakoś, no nie chciało mi się szczerze siedzieć przy biurku. I zrobiłam tą bombkę, no dopiero po świętach. No i dzisiaj jeszcze, no dopiero co skończyłam. Kolejne bombeczki, które również bardzo chciałam sobie zrobić na tych takich plastrach drewna, tylko tym razem w zimowej odsłonie. Miałam jeszcze robić bombki z tutorialu Inspirello, kupiłam sobie specjalnie zestaw, taki kit cały, ale no czasu brakło. Jednak wiecie, ja sobie to schowam i już pomyślałam, że wszystkie bombki dam do jednego pudła. Ten cały kit z Inspirello mam w pudełku po pizzy, więc to sobie dam na wierzch razem z... Z książkami świątecznymi, bo ja zawsze robię tak, że świąteczne rzeczy mam na górze, na szafie, i potem je wymieniam z tymi takimi codziennymi, żeby móc gdzieś no, ściągnąć i mieć przechowywać gdzie te świąteczne. To muszę choćby te bloki z action te codzienne dać na górę, więc wyciągam to już wtedy dopiero, kiedy skończę wszystkie takie codzienne prace. I dlatego tak późno zawsze się za te świąteczne prace zabieram, więc w tym roku po prostu sobie te bombki pudło dam na wierzch i wiecie serwetki i rzeczy do teku pasz mam na wierzchu, więc po prostu sobie zacznę wcześniej same te bombki robić, żeby no znowu potem nie żałować, że się nie zdążyło, także niestraconego na pewno je zrobię, tak jak mówiłam, do tylko już nie w tym roku, ale chociaż. Kilka się udało, także chciałabym Wam dzisiaj to pokazać. No i tutaj do zrobienia bombki, którą Wam za chwilkę pokażę, właśnie z tym Jorkiem. Użyłam sobie takiej serwetki, długo szukałam. Nie było żadnej ciekawszej typowo z tą rasą, bo uparłam się, żeby to był jednak Jork, żeby jak najbardziej przypominał nam naszego pieska. Tu były w ogóle dwa różne. Tu jest taki i jeszcze był, właśnie nie wiem czy mam, a jest i taki. Więc ja sobie użyłam tego, takiego bardziej zarośniętego, e, Jakoś tak wydawało mi się słodszy. O, to macie je dwa koła siebie. I też reszta jest pociętych, bo również do tych drugich bombek użyłam psiaczków. E, bo my wszyscy robimy tutaj pieski, więc stwierdziłam, że też te na plastrze drewna no, są idealne rozmiarowo. Te pieski małe, że się zmieszczą. E, no i żeby te pieski tak nie stały w powietrzu, zrobiłam im pod nóżkami śnieg. Ale od razu chciałam Wam powiedzieć, że ten produkt jest beznadziejny. W sensie nie w tej paście, tylko w tym pisaku, bo to jest produkt, który kupiłam w tym roku: świeży, nieprzeleżany. E, próbowałam już tam szpilką wszystkim. E, w tamtym roku miałam ten krystal, chyba peną się nazywał i też się zapychał, ale jak kilka razy sobie, wiecie, tam szpilkę powsadzam, to leciał. Co jakiś czas tylko się zatykał, ale jako tako jeszcze działał, a ten w ogóle nie leci. Ten śnieg jest tam tak gruby, ma takie drobinki, że po prostu nie przechodzi przez ten wąski dziubek, Więc tu was chciałam przed tym przestrzec, żebyście przemyśleli, czy chcecie coś takiego, bo wiecie, takie w tubce to ja mam sztuczny, sztuczny śnieg. A tu chodziło, żeby precyzyjnie nakładać, tak? Na jakieś dachy i takie wiecie, no niestety to nie działa. No i ja to tylko po prostu sobie odkręciłam, bo to się na szczęście da ściągać i pędzelkiem maczałam i, i używałam jak pasty śniegowej zwykłej, więc trochę żałuję zakupu, bo to też nie jest najtańsze i dlatego o tym od razu mówię, żebyście się zastanowili na drugi rok nad tym produktem. I ten śnieg przynajmniej na tej bombce z Jorkiem tym tej takiej pojedynczej, użyłam sobie jeszcze brokatu, żeby wiecie, nadać takiego błyszczenia, jak to śnieg się błyszczy nieraz. To jest brokat od Justyny, akurat który dostałam w kalendarzu. Oczywiście klej z lakierem do Teku pasz. Ja mam akurat taki, jeszcze tam trochę jest, więc sobie go wykańczam. No i tutaj bombkę malowałam białą farbą z action akrylową, i właśnie pierwszy raz tak fajnie tapowałam też, jak pokazuję na Inspirello tutaj. Zawsze, wiecie, malowałam wcześniej pędzlem i były takie mazy brzydkie, tym razem też tą gąbeczką sobie tak fajnie tapowałam i dużo lepszy efekt, także też coś nowego tutaj taką myślę, że się nauczyłam przy okazji. No i to jest wszystko, co używałam tutaj przy tej bombce. Jeszcze były oczywiście czerwone wstążki, były. była wstążka, którą również dostałam od Justyny, taka biała ze srebrną nitką, tak mi się wydaje, że to było od niej. I stążka taka brokatowa, zaraz Wam ją zresztą pokażę, zresztą co ja będę tutaj przedłużać, od razu Wam już pokażę tą pierwszą bombeczkę. Wygląda tak. Oczywiście to jest bombka akrylowa w kształcie serca i tu właśnie używam jeszcze takiej brokatowej, ona wiecie, do wiązania, do niczego innego się za bardzo nie nadaje, ale do ozdoby, bo to jest taki materiał jak najbardziej jest fajna taka wąska więc do tego typu bombki idealnie mi się sprawdziła tym razem w takiej bardziej świątecznej kolorystyce bo myślę też już o tym co będę miała na następny rok możliwe, że będę miała dwie choinki, może jakąś na zewnątrz i jedną sobie ozdobię bardziej świątecznie a drugą może też zimowo, zobaczymy jak to będzie ale no tutaj chciałam użyć bardzo sobie tego, żeby właśnie to ułożyć w kształt serduszka no i to ma takie już bardziej typowo świąteczne kolory więc dlatego też poszłam w tą kolorystykę no, i jednak z tym naszym pieskiem zawsze te święta mieliśmy w takich kolorach, i chciałam, żeby jak najbardziej wszystko się kojarzyło nam z nim, bo też miał takie fajne świąteczne ubranka, zawsze reniferka, nie reniferka, i, i jakoś stwierdziłam, że tutaj mi to bardziej pasuje. I te tutaj gałązeczki, te takie świąteczne, ja to nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało. To widzicie, to też było na tej serwetce, więc od razu, jak to zobaczyłam, pomyślałam, że to sobie tak właśnie wykonam. Z dwóch stron oczywiście tak samo, gdzie to się tak fajnie mieni. I wisi. Będzie przynajmniej wisiać. No, mnie się bardzo podoba, jak to wyszło. Urocze, taka. No i właśnie dlatego chciałam, żeby to było na bombce w kształcie serca, bo wiadomo, no, będziemy mieli go zawsze w serduszku, i dlatego jakoś tak serce, tak. Yy, więc to jest pierwsza bombeczka, yy, a do drugiej, oprócz tej serwetki, właśnie też tego pena, tylko wiadomo, nie używam tego tak jak się powinno ze względu na jakość tego i prócz tego yy, właśnie też tego samego kleju z rakierem, yy, używałam plastrów drewna dokładnie takich z DPK, tym razem yy, to były białe. Może nie wszystkie są ładnie wykonane, bo tak jak ten jeden to jest beznadziejnie. Także ich jest tutaj tylko 6 i właściwie połowa jest ładna, druga połowa jest tak kiepsko dosyć wykonana, ale to były takie plastry. Tu był też CTP Craft taki pobielony, mak bielony, więc też no, chciałam nadać takiego bardziej leśnego klimatu, to takie leśno-zimowe. Aby też mi do tej choinki, co w tym roku mam pasowały. Gałązki białe gdzieś tam delikatnie wystają. Kwiatki tutaj są znowu od Kasi, bo ja w tym roku sobie nie robiłam takich białych, a no to zimowa praca, więc tylko te mi pasowały. i musiały być oczywiście malutkie, tylko oczywiście znowu środki sobie wymieniłam na te takie srebrne od Aliny, żeby mi to do całości pasowało. No i używałam takich różnych gałązek. I takich pobielonych, i takich puszczących, żeby coś się tam mieniło i srebrnych sobie tutaj odcinałam. Yy, I to wszystko, oczywiście, yy, do zawieszenia wstążka, taka ciulowa, yy, z orgazy. Ja się na tych materiałach tak średnio znam, ale taka, wiecie, delikatna. I moje bombeczki prezentują się tak. Teraz wszystko. To wszystko. taki komplecik z pieskami sobie zrobiłam na choinkę. Z bliska wam pokażę. Różne pieski. O. Takie najfajniejsze powybierałam, które mi się najbardziej stamtąd podobały. No i też jark, tylko tu jest ten drugi akurat, widzicie? Dla odmiany. Ten taki bardziej obcięty. No. Taka mała kompozycja. Jak widzicie, tu na przykład jest ten patyczek. I jeszcze sobie pobieliłam też tym sztucznym śniegiem te kwiatuszki. Tutaj też ma ten śnieg, tylko tu już nie sypałam brokatem. to ten pierwszy ma taką. I, i tak to wygląda. Więc to są moje bombeczki. Możecie właśnie mi też dać znać właśnie jak wam się jeszcze podobają te zimowe, te bardziej, ta bardziej świąteczna. No a takie skromne na szybko dla osób, które początkują. Tym bardziej do spróbowania fajne, więc może ktoś się jeszcze zainspiruje i, i na nowy rok na święta w następnym roku sobie ten filmik zapiszę albo sobie zapamięta i zrobi coś podobnego na kolejne święta jeszcze. No Dajcie znać, jak wam się podoba. I teraz sobie zmienimy kadr, żeby, wiecie, tutaj nie było tak już świątecznie, bo już wiem, że macie tego troszkę dość. I rozłożę tutaj właśnie prace, które gdzieś tam mam w domu, które zostały z nami, bo były robione dla członków mojej rodzinki. I no, skoro mówię o tym roku, no to myślę, że tutaj rozłożę a właśnie kilka tych prac i sobie podsumujemy razem ten rok. Także zapraszam do dalszej części. Wracam do Was już z tym moim podsumowaniem. No i od czego bym chciała zacząć? No, od tego, co się w tym roku udało. No i powiem Wam, że jestem no zadowolona z tego, że udało mi się regularnie dodawać. Na kanał, tak jak to było w tamtym roku, bo filmiki pojawiały się tutaj średnio co 2-3 dni. Chyba najdłuższa przerwa to było jakieś 4 czy tam 5 dni, to też były jakieś święta, więc no. Dziękuję też tu przy okazji mojemu mężowi, który pomaga mi przy obróbce tych wszystkich filmików bo ja się na tym no za bardzo nie znam a skoro on to robi szybko, bo ogólnie jest takim wiecie komputerowcem, to ja się nawet nie uczę, bo no dla niego to jest chwila, a nawet jak ja bym się nauczyła to jednak zajęłoby mi to o wiele więcej czasu, więc tutaj również dla niego podziękowania, bo gdyby nie on, to chyba co roku też powtarzam, pewnie nawet nie założyłabym kanału, więc no nie znalibyście mnie i mojej twórczości, także tutaj bardzo się cieszę, że mi też tak pomaga w ten sposób. No i właśnie, myślę, że to też dzięki temu regularnemu dodawaniu filmików jest u Was aż tyle, no bo w tym roku udało się wybić magiczną, myślę, dla wielu liczbę tysiąca subskrypcji, z czego jestem naprawdę, no, bardzo zadowolona. Jestem wdzięczna, że Was tylu tu jest. Jest to dla mnie, no bardzo miłe, że aż tyle osób chce oglądać to, co tworzę, choć zdaję sobie sprawę, że część z Was to są te osoby, które bardziej śledzą moje hole zakupowe. No sama je lubię, więc tutaj się nie dziwię, bo też do każdego, kto takie dodaje, zaraz wchodzę, żeby zobaczyć, czy nie wypatrzę czegoś znowuż tam fajnego. No my z Krapelki lubimy zakupy, wiadomo. No ale wiem, że też dużo z Was Lubi i, i moje prace. Mniej więcej yy, widzę to po wyświetleniach, ilu aż tutaj przychodzi po to, by obejrzeć to, co tworzę. Yy, no i słuchajcie, yy, wiem, że w ogóle powinnam zrobić rozdanie z okazji tego tysiąca, i wspominałam już kiedyś o nim. Ale potem się wiele rzeczy wydarzyło, i w końcu jakoś nie zdążyłam, ale nie martwcie się, ja planuję takie cały czas o tym pamiętam, bo na dzień dzisiejszy to nawet mam już 1100, a rozdania nie było, a wypadałoby na taką już większą sumę zrobić w końcu jakieś rozdanie, ale to też, wiecie, potrzebuje troszkę czasu więcej, bo to. Nie tylko ja go potrzebuję, ale i mój mąż, więc możecie się domyślać, co mniej więcej będzie też w tym rozdaniu. Więc w planach jest, nie martwcie się, na pewno się odbędzie. No, akurat ta liczba wybiła mi wtedy, kiedy był taki okres bardzo chorobowy, i co się gdzieś tam do tego zabierałam, to później moje dzieciaczki chorowały nie miałam do tego głowy, później musiałam szybko nadrabiać jakieś prace, bo też z wymiankami cały czas byłam do tyłu, dziewczyny musiały trochę dłużej czekać na te prace, ode mnie zawsze wysłały zwykle przynajmniej no, no w większości było tak, że one wysłały pierwsze bo ja jeszcze gdzieś tam byłam do tyłu, nadrabianie zaległości z dziećmi i w końcu jakoś nie było kiedy e e Potem jeszcze, wiecie, już wyskoczyły święta, więc też stwierdziłam, że już w tym grudniu nie będę robiła tego rozdania. Gdzieś tam skupiłam się na tym, żeby się z wszystkim wyrobić, bo, jak wiecie, i tak ledwo mi się udawało wszystko tutaj ogarniać, żeby i przygotowywać dom na święta, i gdzieś tam tutaj regularnie, właśnie wrzucać, żeby wszystkie prace. Zrobić, jeszcze do tego wiadomo, pilnować dzieci z nauką. No więc stwierdziłam, że już na spokojnie zrobię to rozdanie, ale gdzieś tam w nowym roku. No bo właśnie głównie będą tutaj rzeczy też myślę zrobione przez mojego męża, więc tutaj też trochę czasu i on potrzebuje, ale możecie się spodziewać. Jeżeli chcecie wziąć udział, to wypatrujcie. Więc no, wdzięczna jestem właśnie, że ten rok pozwolił mi zebrać Was aż tutaj tylu. Więc to jest kolejna rzecz taka, która mi się udała. No i też coraz więcej Was jest i na Facebooku u mnie wśród tych obserwujących, więc to nie tylko tutaj zwiększa się Wasza. Liczba osób, które chcą oglądać to, co tworzę, ale i na Facebooku, a tam dla mnie ma o tyle to większe znaczenie, że tam wiem, że no, obserwują mnie osoby, które już typowo chcą obejrzeć to, co tworzę, bo tam jednak nie ma holi, nie ma, wiecie, różnych takich innych filmików. No wiem, że część z Was też to są osoby, które są ze mną i tutaj, właściwie chyba większość, no ale też mi miło, że tam piszecie, bo czasami no. Ktoś z Was, mimo gdzieś tam zapewne, że mnie tutaj ogląda, nie zawsze ma czas na takie długie filmiki i może tutaj nie obejrzy, nie skomentuje, ale na przykład odezwie się w komentarzu tam, bo jednak na zdjęciach to jest chwila, moment, żeby zobaczyć coś, czy tam przeczytać tylko opis. No więc jest mi bardzo miło, czy jak jesteście tutaj na YouTubie, czy na Facebooku, jeżeli jeszcze nie wiecie, że mam fanpage'a, to tam na dole w opisie na pewno będzie link, więc was serdecznie zapraszam. Jeżeli właśnie nie macie czasu na takie, wiecie, dłuższe filmiki, bo wiem, że, no, u mnie to trochę trwa, ale ja już wiecie, ja lubię sobie pogadać, ja nie chcę gdzieś tam, wiecie, na siłę robić takich, wiecie, filmików, jakich, w których nie będę się czuła sobą. Tutaj jak najbardziej nagrywam tak, jak to czuję, więc, no, jakoś tak to potem długo wychodzi. Ale właśnie, jak nie macie czasu, a chcecie oglądać to, co tworzę, no to zapraszam was tam na zdjęciach. Też możecie zobaczyć, co powstaje. Będzie szybciej. No i cóż takiego jeszcze się wydarzyło w tym roku? A no przede wszystkim wydaje mi się, że to jest taki dla mnie no, duży sukces, że udało mi się w tym roku wygrać trochę więcej różnych takich, wiecie... No, ogólnie wygrać po prostu jakieś tam wyzwania, bo w tamtym roku, jak sobie właśnie przypominałam, filmik, bo oglądałam przed nagraniem tego, o czym tam mówiłam w tamtym roku, to faktycznie wygrałam wtedy tylko jedno wyzwanie, a w tym roku wygrałam aż cztery. Nie wiem, jak mogę nazwać jeszcze pozostałem, bo dwa razy była sytuacja w Passion Scrub, że wygrałyśmy wszystkie, które wzięłyśmy udział, bo no, Agnieszka nie umiała wybrać jednej osoby, więc nagrodziła nas jakąś tam zniżką na papiery. No, nagrodziła wszystkich, którzy wzięli tam udział, więc tak naprawdę nie był wtedy wyłoniony nikt z nas. Między innymi mówię o tym notesie, który tu leży. Więc tutaj nikogo, nikt nie został wybrany, tylko wszystkie dostałyśmy tam zniżkę na papiery. I też jeszcze była jedna taka sytuacja przy okazji wyzwania fan miesiąca, które tam się odbywa. Też jakoś jednego miesiąca wszystkie chyba zostałyśmy wybrane. Tak mi się coś kojarzy. Bo wiecie, najbardziej się pamięta te już typowo wygrane. No i w tym roku właśnie udało mi się również w Passion Scrap, bo tam no najwięcej chyba brałam udział w wyzwaniach. Tam co miesiąc z tą mapką. No, jak mnie oglądaliście, to pamiętacie zapewne. I udało mi się wygrać tutaj wyzwanie, gdzie trzeba było stworzyć... No, serce, bo mapka była w kształcie serca i wtedy zrobiłam taki home decor dla nas z okazji rocznicy. Na ścianę wisi to tutaj za mną, ale no jest przyklejone, więc nie mogłam tego tutaj Wam wystawić. Ewentualnie tutaj może gdzieś tam wstawię jeszcze zdjęcie, albo zobaczycie je gdzieś tam w tym podsumowaniu. Drugą pracą, która wygrała, była kartka ślubna, i ona akurat tutaj leży, więc to mogę Wam pokazać. Ja Wam wtedy mówiłam, że strasznie chciałam pociąć tą nową kolekcję i zrobić typowo kartkę ślubną, mimo że nie mam komu dać, ale mam pomysł i chcę zrealizować. I jak po prostu ktoś będzie miał ślub, to będę miała przynajmniej co dać, więc jeszcze nie jest wydana, mimo że jest. No... Według mnie również no, piękna, mi się z samej strasznie podoba, jak wyszła. No to jeszcze nie ma swojego nowego właściciela, czeka na kogoś wyjątkowego, więc tak ta kartka też wygrała. No i trzecie wyzwanie, jakie udało mi się wygrać również w Passion Scrap, to było wyzwanie, w którym robiłam kartkę świąteczną. Ta kartka świąteczna poleciała do. Justyny, Z którą się wymieniałam kalendarzami adwentowymi. No to była taka kartka z shakerem, i strasznie chciałam, żeby trafiła do również kogoś wyjątkowego, ze względu, że jest to właśnie taka wygrana. No i postanowiłam, że wręczę ją no Justynie, dlatego, że ona no, tutaj od siebie dała mi dużo serca, zrobiła mi tyle pięknych koszyków. Bardzo lubię też z nią pisać i chciałam, żeby właśnie ona ją miała na święta. I jeszcze jedno wyzwanie wygrałam w świecie pasji w światowym podczas światowego dnia carmakingu odbywały się różne live'y. Kilka z nich prowadziła Karolina Pytlar z kanału Fanaberies i bardzo mi się spodobały jej pomysły wtedy na pracę. Ja wtedy zrobiłam tylko kwiaty. Więc ich nie zgłaszałam, bo to trzeba było zrobić całą kartkę, ale z nią zrobiłam jedną z tych trzech, które robiła czyli taką kartkę jesienną. Ona poleciała do mojej bratanicy na urodzinki. Taka typowo, warstwowa, jesienna kartka na bogato. No, dość mocno ją odzorowałam, bo mi się strasznie spodobała, a miałam podobne produkty, więc wyszła podobnie ale no byłam też z niej dumna. No, zaczęły mi się te warstwy na kartkach podobać i później też taki wianek zrobiłam w tym roku nawet w kartce świątecznej, dość warstwowy dla Justyny, dla Skrapiusty. Myślę, że też troszkę jeszcze zainspirowana tamtą kartką, i również DT uznało, że moja kartka była najlepsza, więc mi było strasznie, strasznie miło, bo jednak to już było wyzwanie w innym miejscu niż w Passion Scrap. W Passion Scrap, no, wybierane było po lajkach, a tutaj jednak wybierało DT, więc no, troszkę też inaczej, ale no. Z wszystkich tych wyzwań ogromnie się cieszyłam do tej pory jak to wspominam to wiecie to cieszy bo na ileś tam pięknych prac bo zawsze są no każda praca jest wyjątkowa no każda wykonana jest od serca i ciężko na pewno wybrać taką jedną każdemu i jak tak ktoś uzna akurat twoją pracę za tą no, no jest to przemiłe uczucie i, i warto brać udział w wyzwaniach. Widzicie, nawet teraz porównując tamten rok, udało mi się wygrać tylko jedne, a też brałam udział w kilku. Tutaj w tym roku tworzyłam, tworzyłam i ile razy się udało. Co roku też dzięki temu widzę swój rozwój, więc no warto próbować, czemu by nie. a nuż się uda, więc zachęcam, bo dużo osób nie chce, bo mówi, a... Zgłaszają się dużo ładniejsze prace, nawet nie próbuję i, i no, nie trzeba próbować, bo to też motywuje i samemu potem się widzi, że się stara jeszcze bardziej i, i każdy kolejny raz wychodzi lepiej. Także tutaj trzeba się czasami przełamać. No i oczywiście takie wygrane w jakiejś candy też było sporo w tych roku, szczególnie w pewnych miesiącach to mi praktycznie była wygrana za wygraną, więc no też to cieszyło. Jakiś taki rok był no, sprzyjający takim różnym wiecie candy, więc no fajnie no. Cieszyły mnie każde, wiadomo wygrane, ale jednak najbardziej cieszą te wygrane za jakąś tam pracę, którą zgłaszamy do wyzwania, bo to już jest oceniana nasza twórczość, a nie tam jakiś komentarz. No, i co jeszcze tak w tym roku się wydarzyło? Było sporo, sporo wymianek. Dzięki temu poznałam mnóstwo ludzi wspaniałych, z którymi do tej pory mam kontakt, mniejszy czy większy, bo to też zależy od czasu każdego z nas tam, ale no, takie wymianki właśnie też są fajne o tyle, że można nie tylko. Poznać jakąś osobę, to potem jeszcze mieć z nią fajny kontakt, zawsze popisać o tym naszym wspólnym, wspaniałym hobby. Do tego przy takich wymiankach często się umawiamy na pracę, i mieć w rękach czyjeś rękodzieło to jest również no, wspaniałe uczucie. To są pamiątki na lata i każde takie wymianki dają mi naprawdę mnóstwo radości, co pewnie widzicie, jak pokazuję wam tutaj. No i też życie, sporo też grup poznałam na Facebooku i, i do wielu dołączyłam i też polecam jeżeli właśnie nie wiecie skąd czerpać jakieś inspiracje, gdzie szukać takich wyzwań, no to na pewno tam, w takich miejscach można sporo się nauczyć, sporo jest live'ów różnych I, i też polecam właśnie, żeby sobie dołączać, bo właśnie w ten sposób się uczymy od siebie nawzajem. I też Tutaj poznałam kilka naprawdę wspaniałych. No i jeszcze z takiej jednej rzeczy, z której byłam szczególnie dumna, to z tego, że zostałam zaproszona do gościnnego występu na blogu w Passion Scrap. Mogłam wykonać pracę, pracę, kartkę, która poleciała do Patrycji. Też niedawno wam ją pokazywałam znowu. Dla mnie to było też takie miłe, ze względu, że to wyszła propozycja od Agnieszki. Mm, nigdzie się tam nie zgłaszałam, więc na tyle jej się musiało spodobać mojej prace, że chciała, żebym coś tam przygotowała i no niesamowicie się ucieszyłam. I tak normalnie do tych DT się nie zgłaszam, bo ja wiem, że mogłabym mnie podobać, nie chcę sobie robić, wiecie, dodatkowego obowiązku z tyłu głowy, no jednak... No, za dużo mam tutaj obowiązków różnych domowych, żeby się podejmować takich rzeczy. Jakoś tak stwierdziłam, że na ten moment nie chcę, ale tak, wiecie, jednorazowo bardzo fajnie było coś wykonać, także też mnie to strasznie cieszyło. No, poczułam się też taka bardziej doceniona, że faktycznie te prace coraz lepiej mi wychodzą, skoro mam. Dostałam propozycję inspirowania innych osób, więc bardzo, bardzo to miłe. No i to tak chyba wszystko z tego roku, jeżeli chodzi o mnie, ale na pewno tutaj jeszcze wspomnę o tym, co się udało mojemu mężowi. Chodzi mi o te cudowne tekturki, które wypala i rzeczy z HDF, różne bazy i tak które tak się wielu z was podobały No ja też się cieszę jakby z tego, że to poszło w tą stronę. Na początku miało być to tylko hobbystycznie, miał też tam robić coś dla siebie, przy okazji dla mnie. A wyszło, że wielu osobom się spodobało i też mnie pytacie o ten sklep, czy gdzieś to można dostać. I przy okazji tego filmiku Wam powiem, że my myślimy cały czas o tym na poważnie, bo wiem, że dużo osób by chciało. Ale to wiecie, to nie jest tak hopsiup, jak to się mówi. To jest masa przygotowań i są pewne plany, są pewne działania już, ale no musicie być cierpliwi bo no na takie na taki sklep żeby móc sprzedawać, no to trzeba mieć jednak wiecie, czas przede wszystkim, a mój mąż też ma swoją pracę, trzeba mieć miejsce do przechowywania, póki tutaj jeszcze mieszkamy, bo też będziemy się przeprowadzać, to jest to problematyczne no jest masa spraw do załatwienia no to nie jest tak, że chce się mieć sklep i dobra, i, i, dobra, i, 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 i można działać. To jest masa przygotowań, także są pewne plany. Nie powiem Wam kiedy, bo sami tego jeszcze nie wiemy, kiedy tam to ruszy, ale jak na pewno coś się pojawi już takiego bardziej konkretnego, to ja o tym powiem Wam tutaj, więc możecie mnie śledzić, jeżeli Wam się podobają. Mówię o tych tekturkach, które na przykład są, o, bo nawet tutaj na pracach ja je używam, są tutaj te tryby różne. E, tu jest też pełno trybów właśnie z tego, e, tu jest ten stateczek. Więc sporo używam, akurat na tych pracach, co mam pod ręką już nigdzie nie ma chyba. Nie wiem, czy ta była ze sklepu, czy też od niego. Już nie pamiętam, bo jakieś ażurowe też były. No ale widzieliście na pewno nieraz te tekturki i różne bazy. O, więc wiecie, o czym mówię. A w tym albumie w ogóle całym są też różne inne. O. Tak na szybko, jak ktoś jeszcze nie widział albumu Taki harmonikowy. To było. Ten album był robiony podczas live'ów na cudnej paczce. Taki wspólnie robiliśmy fajny maluszek. Bardzo mi się on podobał. I jeszcze do tej pory zdjęć nie wybrałam. Cały czas się zastanawiam, czy nie dorobię jeszcze jednego sobie i, i nie będzie tam jakby. Z wycieczki osobno, a osobno tak z wakacji, więc nie wiem jeszcze, jak to tam będzie. Eee... No, i jeszcze na szybko coś się może nie udało, bo też myślę, że jak już robimy podsumowanie, to już konkretnie. Eee, no, na pewno tego, to że było za mało tutoriali. Chciałam więcej dla Was nagrywać, ale no, tutaj znowu mamy ten główny wróg, czyli czas. Eee... Ciężko było mi się zabrać w tym roku do tego, w tamtym chyba było więcej tutoriali niż w tym, ale postaram się więcej nagrać na następny rok, bo no tutaj było opornie z tym. Miałam też robić więcej albumów sobie obiecałam, a aż tyle nie powstało, ile bym chciała, też nie wiem czy w tamtym roku nie zrobiłam ich więcej, bo chyba tak. No, i było mało mediowych prac. No, tutaj macie jedną z nich, druga wisi. To głównie były tylko prace dla mojego męża, takie tylko mediowe. Nie mówię o dodawaniu mediów do prac skrapowych, Tak jak tutaj, różne takie wiecie, embosowane różne elementy, czy tam wzory przez maskę. Tylko konkretnie mediowe prace. Mało też dekupażowych prac. Również miałam poświecić w tym roku te deku, a no co mam. Kilka bombek zrobiłam tylko i na święta wielkanocne takie króliczki dekupażowe, i to było wszystko, więc no nie jestem zadowolona z tego, że tak mało powstało. Też chciałam sobie zrobić swój żurnal. Dużo dziewczyn tutaj pokazywało. Nawet tutaj kartolki. Nagrywała. Yn... I miałam robić z nią w wakacje, ale. No, nie było kiedy znowuż. Yy, no, ale. Myślę, czy się uda w następnym roku, bo też mam takie większe prace. Yy, no i też chciałam spróbować zrobić kolejne LO, żeby się do nich może przekonać, a nie zrobiłam ani jednego takiego typowo LO, robiłam różne takie home dekory na ściany, ale to nie były żadne takie, wiecie, typowe ze zdjęciem. No i też chciałam porobić różne kartki w takim nietypowym kształcie, a no takowych no nie było. Bo nad tym trzeba troszkę dłużej myśleć, jak się robi pierwszy raz, i też wolałam proste, bo było szybciej, znowuż. No i też chciałam zdobyć pudełka, ale to znowu nie powstało dlatego, że też mało się jeździło w gości, bo dalej mamy sytuację, jaką mamy, więc też nie miałam dla kogo wręczać jakiś pudełek z Raffaello, Mercy i tak dalej, bo wiadomo w transporcie takie rzeczy by się mogły roztopić. No ja wolę jednak takie rzeczy wręczać osobiście, bo takie pudełka delikatne mogłyby się również też pognieść, więc nie robiłam nic takiego, no ale bazy są i na pewno wcześniej czy później coś takiego powstanie. No i teraz takie podsumowanie prac. Na pewno powstało dużo kwiatów. Obiecałam sobie, że będę właśnie robiła kwiaty i te kwiaty powstawały pod koniec w tym przeglądzie prac, będziecie mogli sobie sami zobaczyć, ile. Oczywiście to jest jedna trzecia tego, bo jak robiłam potem jedne kwiaty, spodobało mi się, zrobiłam drugą serię na przykład dla siebie albo na wymiankę, no to nie robiłam drugi raz zdjęć tych samych kwiatów wiadomo. Ale trochę ich było, no mogło być jeszcze więcej, ale i tak cieszę się z tego, co poćwiczyłam. Prace mediowe, no to właśnie były niestety tylko dwie. Albumów zrobiłam w sumie dziesięć i to też w tym roku były bardziej takie maluszki niż konkretne albumy. Największy album robiłam dla Kasi z kanału Moonlabi na urodziny, ten taki galaksy. Do kompletu robiłam wtedy kartkę, właśnie tam był taki fajny element pop-up. Ale tak to były takie mniejsze, bo robiłam trzy harmonijki w sumie. No co prawda bardziej rozbudowane, ale jednak jeden album robiłam za pomocą wykroników. No, i trzy takie bardziej folio, jedno takie też bardziej rozbudowane, drugie całkiem proste, gdzie jest kieszonka i same wodospady. Te albumy dopiero będą na moim kanale, bo poleciały na wymiankę do Sandry dla jej dzieci, więc możecie się takich spodziewać w styczniu. No, i był właśnie ten maluszek wakacyjny, który tutaj leży, więc. No niewiele, ale za to y, gdzieś tam popróbowałam sobie różnych innych materiałów, bo właśnie ten jeden album, który zobaczycie, dopiero obłożyłam tkaniną, której się bałam. Y, spróbowałam sobie też y, takim innym materiałem z ekshona y, obłożyć album, y, który naprawiałam właściwie. Nie robiłam go od podstaw, naprawiałam mojej mamie album, y, który miała ślubny od mojego brata z ekoskóry, która się poniszczyła. I jego właśnie obłożyłam takim welurowym materiałem z action. Też wcześniej bałam się takich rzeczy, więc no w następnym roku na pewno chciałabym robić więcej albumów na tym płótnie. Bo teraz w wymiankach podostawałam ich sporo, więc na pewno będę chciała je wytestować w końcu. Eee, no i powstały notesy: trzy. Powstały jakieś tam czekoladowniki, co prawda pojedyncze dla pań z przedszkola, ale powstały plan lekcji, który też bardzo Wam się podobał. I szczególnie ten, właśnie dla synka. Mnie też. To jest taka jedna z prac, które wyjątkowo mi się w tym roku podobają. No, kalendarz adwentowy, który był dla mnie dużym wyzwaniem i cieszę się, że się udało mi go wykonać. Do tego to był taki rok, kartkowy. Głównie dl elki powstawały. Było też kilka kartek pop-up. Nie kilka, właściwie dwie, bo była taka z Harry'ego Pottera, dla mojej przyjaciółki robiłam i ta taka z jednorożcami ostatnio dla bratanicy, którą robiłam. I również były dwie kartki z elementem pop-up. Też jedną dostała Justyna, a drugą mam tutaj. To znowu robiłam na live w podczas Światowego Dnia Skrabokingu. Na live z Anią tworzę. Ja akurat poszłam w taki magiczny klimat i cieszę się, że też się czegoś nowego nauczyłam, bo mi się to bardzo spodobało i to też jest jedna z moich ulubionych kartek w tym roku. I oczywiście została dla mnie na ozdobę, bo wiecie, że też kocham Harry'ego Pottera. No ale też, no mówię, to w tym roku był to rok taki kartkowy. I to były kartki głównie DL-ki i robione z mapek. Więc, ale no też fajnie, bo poćwiczałam sobie mapki. No takie też nowe doświadczenie bo wcześniej się ich bałam, a tutaj nauczyłam się z nimi pracować i wręcz mi ich czasem brakuje. No i powstało również sporo dekorów na ściany jakieś serca ozdobne jakieś takie ramki jakieś tagi. No, i oczywiście e, też powstały pierwsze moje ATC. Poznałam nową formę, zakochałam się w tym i cieszę się, że mogłam wypróbować e, coś nowego. I spodobało mi się to, więc też na nowy rok są plany, by więcej tworzyć takich kart ATC. E, a, no i jeszcze też powstały pierwsze kartki w tematyce religijnej. Ja wcześniej miałam okazję dla kogo robić, a w tym roku troszkę ich było, więc zrobiłam pierwszą kartkę komunijną, pierwszą e, kartkę y, dla noworodka, taką typowo dla noworodka, bo dziecięce robiłam, ale nie dla noworodka. E, jeszcze na chrzest chyba nie wykonywałam kartki, <laughs> ale wszystko przede mną. No i w sumie to wszystko, jeżeli chodzi o ten rok co też u mnie takiego powstawało. No a plany na nowy rok. Planami moimi na nowy rok jest to, żeby właśnie robić więcej albumów i też takie dla siebie w końcu. Te takie z okresu ciąży, których do tej pory nie mam zrobionych. No słuchajcie, moje dzieci już. No, synek ma 7 lat, córka 9 lat, a ja nie zrobiłam sobie albumów z okresu ciąży. Nie mam albumów z ich pierwszego roku życia. No, plany są, papiery są, ale wiecznie robię coś na prezent albo na wymianki, i w tym roku sobie obiecam, że troszkę chcę mieć mniej wymianek, żeby móc wreszcie stworzyć coś dla naszej rodziny. Więc mam nadzieję, że tutaj dziewczyny wybaczą, że niektórym będę musiała odmawiać, ale chciałabym wreszcie też. No, stworzyć coś dla siebie. Oczywiście, jeżeli tutaj mnie Agnieszka ogląda, to ja o tobie pamiętam cały czas, więc jak będziesz tylko w Polsce, będziesz miała przyjeżdżać, to daj znać. Bo no, tutaj jeszcze z Agnieszką mam pewną wymiankę, ja już od niej dostałam. Ja jej mam zrobić, jak przyjedzie do Polski. Więc tak, albumy będą. Na pewno będę robiła, słuchajcie, dwa komunijne. Jeden dla mojej córki. W tym roku właśnie ma zbliżającym się komunie, no chyba, że już ten filmik leci już w tym obecnym roku, 2022. No i mój bratanek też ma komunię, więc najbliższa rodzina, dlatego albumy komunijne muszą powstać w komplecie z kartkami. Także możecie się na pewno tego spodziewać. Chciałabym również zrobić albumy męskie, na pewno jeden dla taty, drugi dla mojego męża, więc to też bym chciała, żeby w tym roku się udało. I możliwe, że będę robiła album na osiemnastkę. Jeszcze nie wiem, ale chyba się podejmę tego wyzwania. No a w lutym na pewno zobaczycie przepisnik. To Wam mogę już powiedzieć, bo będę robiła. Dawno nie było. W tym roku były tylko notesy, a żadnego przepisnika, więc też się cieszę, że będę mogła znowu jakiś wykonać, bo mam ochotę. No, i też na pewno będą kwiaty, może właśnie te pudełka ozdobne jakieś. Chciałabym właśnie tworzyć więcej dekupażowych prac, mediowych niekoniecznie, bo powiem wam, że po tych dwóch pracach też stwierdziłam, że jednak nie lubię się tak brudzić, że media lubię dodawać do prac sklepowych, ale takie całe mediowe, od czasu do czasu mogę się pobawić. Mam ochotę na jakąś na przykład okładkę notesu, taką typową mediową, więc na pewno coś tam spróbuję, ale nie mam już takiego celu, że chcę strasznie tworzyć mediowo. Chyba jednak w tym roku stwierdziłam, że to nie jest tak do końca dla mnie, że nie czuję się w tym tak 100% pewnie i więcej jest tego potem sprzątania wszystkiego niż, niż uciechy. I jakoś tak stwierdziłam, że jednak chyba wolę jedno, zostać przy tym scrapbookingu, card makingu i bardziej mnie ciągnie do deku. No i chciałabym jeszcze zrobić więcej ATC, poćwiczyć jakieś kolorowanie, może właśnie zrobić ten journal w końcu, znowu kolejny taki swój. No i chciałabym się zacząć bawić wpisami do art journali. To mi się marzy już od dawna, ale wiecie najgorzej zacząć. Nawet y, nie mam jeszcze zrobionego żadnego takiego. Kupiłam tylko taki w Action i tam miałam ćwiczyć to, ale nawet układki sobie do tego nie zrobiłam, więc może w końcu się uda w tym roku. Zobaczymy. E, no i jeszcze jedno się zmieni: myślę, że będzie tutaj mniej filmów, w sensie będę rzadziej e, i to ze względu na ten czas ze względu na to, że właśnie będziemy się przygotowywać do komunii, więc wiadomo, że tego czasu będzie mniej. Córka kończy trzecią klasę, więc żeby, no, skończyła ją dobrze, żeby wiadomo, w czwartej sobie poradziła, bo wiadomo, jaki to jest przeskok, no to też chciałabym się skupić na tym, żeby ją troszkę przypilnować do nauki, więc na pewno będę mniej tworzyć. Wydaje mi się też, że jak będę robiła te takie większe projekty typu albumy, no to raczej dalej zajmą mi sporo czasu. Mimo, że troszkę szybciej mi już idzie to tworzenie niż kiedyś, to dalej to jest długi czas. Więc wtedy nie będę miała co wam pokazać. Także też z tego względu, że plany są na większe projekty, już nie na same kartki, jak to było w tym roku. Dlatego nie zdziwcie się, jak będzie mnie troszkę mniej. Też już chciałabym skupić się na innych rzeczach troszkę bardziej. W tym roku mamy też sporo życiowych, takich bardziej planów, więc możliwe, że będę się tutaj pojawiać mniej. I to też chciałam wam przy okazji tego filmu powiedzieć. No i cóż, na koniec jeszcze. Chciałabym na szybko powiedzieć tylko o ulubionych pracach, które w tym roku były takimi moimi naj. Postaram się Wam tutaj też wrzucić. No, za chwilę gdzieś tam na środku. No to takim, taką pracą, z której byłam najbardziej dumna w tym roku, to była praca właśnie dla Kasi. No mówię o tym albumie Galaxy, robionego, robionym z kolekcji Nightfall. To był dla mnie Projekt, przy którym niesamowicie się bawiłam, Moje, moja stuprocentowo kolorystyka, tematyka, boska kolekcja, którą uwielbiam. I jednak to był największy album w tym roku, więc też jedna z takich większych prac. No, ta kartka również bardzo mi się podobała, więc to chyba jest taką moją ulubioną pracą w tym roku. Zdaję sobie sprawę, że. Dużo osób może się z tym nie zgadzać, bo nie lubi w ogóle tego klimatu, bo nie wszyscy lubią styl takiej galakcji. No, i też na pewno byłam dumna właśnie z tego kalendarza adwentowego. To też jest jedna z moich ulubionych prac w tym roku. Cieszę się, że wyszedł jak wyszedł. Podoba mi się, dumna jestem z niego, więc tutaj bym go dała też do takich najbardziej udanych. No i słuchajcie, co ja bym tutaj jeszcze. No, słuchajcie, ten albumik również mi się bardzo podobał. Mimo, że mały, skromny, to on mi również sprawił tyle radości, tak mi się on podoba. Właśnie też taki album z tekturkami. Mało jest albumów, gdzie ktoś się od, no, odważy dodać tekturki, bo ciężko jest wpasować. Do albumu, a tutaj wydaje mi się, że to fajnie wygląda. Podoba mi się to. I właśnie sama jego wielkość że jest taki różowy, słodki. No. Zadowolona jestem bardzo z niego. Ale aż głupie, że zdjęć jeszcze nie wkleiłam. Nie, akurat. To jest jeden z nielicznych, w których nie mam zdjęć, bo ja akurat jestem z tych, co wklejam. Ale tak jak mówię, jeszcze się zastanawiam cały czas nad tymi zdjęciami, czy nie dorobić sobie drugiego. E... No i oczywiście jestem dumna też z tych wszystkich prac, które wygrały, no bo jak żeby inaczej, tak? No z tej kartki ślubnej, którą y, tam widzicie, z tej kartki świątecznej, która poleciała da z tego serduszka, który tutaj mi wisi i y, przypomina. No i z tej jesiennej kartki. No i również bardzo mi się podobały te serca dekupażowe. One akurat były robione z tutorialu, również z Inspirello, ale z, no spodobało mi się, troszkę tam zmian wprowadziłam i no urocze były. Wam też się podobały, mojej mamie bardzo się podobały, mojej przyjaciółce i tutaj wszyscy chcieli na następny rok takie. <laughs> Więc y, też takie takie, wiecie, jedna też również z pierwszych dekupażowych prac. Bo dalej to są ciągle moje pierwsze prace. Więc też bym tutaj dała do tej listy takich najbardziej udanych. No i właśnie te kartki z elementem pop-up, tak jak mówiłam, to są jedne z moich ulubionych kartek w tym roku, szczególnie, że one są poterowe, a jak wiecie, uwielbiam ten klimat. No i również do tej kategorii takich najlepszych prac tego roku dałabym spokojnie ten notes. Bardzo dobrze mi się z niego korzysta, uwielbiam go. I już sobie muszę tutaj dorobić na kolejny rok. Tutaj karteczki. Jest naprawdę uroczy. Taki kobieco, dziewczęcy, słodki. on nie będę pokazywała, bo już jest zapisane, ale... No Agnieszka super miała pomysł na niego i bardzo, bardzo mi się on podoba. Do tej pory. No, i na koniec chyba umieściłabym jeszcze tą kartkę, którą robiłam teraz dla mojej skrapowej koleżanki Ani. Tą zimową, jedną z ostatnich, z reniferem, z oknem, z poisencjami. Nie wiem, ale ona mi się tak spodobała, jak wyszła. No, ja uwielbiam też zimowe klimaty świąteczne i może dlatego, ale. Cieszę się, że mogłam ją podarować mojej takiej bliskiej, dobrej koleżance tutaj, która mnie wspiera. I no, też jest jedną z takich moich ulubionych kartek tego roku. No i dobrze, to chyba wszystko, co Wam chciałam powiedzieć w tym podsumowaniu tego roku. No i na koniec chciałam Wam złożyć życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku, spełnienia wszystkich marzeń, planów, żeby właśnie wszystkie wasze tutaj cele, jeżeli chodzi o nasze hobby no się spełniły żebyście się realizowali żebyście się nie bali próbować no i żeby trochę spokojniej było w tym roku, jeżeli chodzi o sytuację, która się przeciąga wiadomo już o czym mówię bo już chyba wszyscy mamy dość, żeby było spokojniej. No, i ogólnie dużo radości, żebyście też mieli czas pomyśleć o sobie. No i udanego sylwestra. Jeżeli jeszcze wrzucę ten filmik przed, no to życzę Wam, żebyście spędzili miło czas. No i żebyście weszli z przytupem do tego nowego 2022 roku. A teraz się już z Wami żegnam i zapraszam do tego przeglądu moich wszystkich prac roku 2021. I oczywiście dziękuję Wam za to, że ze mną byliście przez ten cały rok. I mam nadzieję, że będziecie dalej. Także ja już się z Wami Żegnam i zapraszam teraz do oglądania tego, co udało mi się stworzyć. Pa! pa.